Boże, za co? Kurwa, za co? Czemu znowu ja muszę prowadzić tego streama na kanale Xeo Podłoga? Ja już to robiłem ostatnio. Tak, wiem Challengera, tak mam Challengera, tak jestem Challengerem, tak jest, dokładnie, no. Tak, dzięki, że pytacie. Oczywiście oficjalne odebranie dopiero o jakiejś pierwszej w nocy, także warto czekać na ten moment. Przyznam szczerze, ja na niego czekałem, no cały split, bo Challenger u mnie to jest co sezon normalka. Co to screen z tego? Z Loprosa, jak byłem pierwszym Polakiem na serwerze? No jakoś mnie to nie dziwi, nie? Jakoś mnie to nie dziwi. Ja wam wszystkim mówiłem, nie? Nie wierzyliście mi, jak mówiłem, że będę miał jedno konto w Challengerze w sezonie 14, ale widzicie, ja zawsze jestem słowny, zawsze k***a dotrzymuję słowa. A to wiadomo, jeszcze dopiero pierwsze konto, tak? Wygląda, jak mnie odchodzi od Ligi Legends przez ten tydzień. Nie, ostatnio tak depresyjny tydzień, naprawdę. Mówię wam, od im masz wyższą dywizję, tym bardziej świrujesz na głowie, nie? Wstaję o 22, gram tylko w nocy. Jak tylko się otwiera Uber Eats o 10, to zjadam pod kurek i idę spać znowu do 22. W ciągu ostatniego tygodnia umyłem się dwa razy. I to jeszcze k***a, jak się zaczął okres letni. Także ten, dzisiaj był drugi. A pierwszy tydzień temu. No, więc generalnie nie jest najlepiej. Nie jest najlepiej, ale widzicie, no nic mnie nie powstrzyma, żeby grindować do celu, tak? Dla tych, którzy oczywiście nie wiedzą, zobaczcie to, zobaczcie to. Widzisz to? Grandmaster 513 LP, Useless Champion. Tutaj za godzinę 46 minut wskoczy, zobacz. Zobacz, kto wskakuje do Challengera już niebawem, nie? No ja wskakuję, nie? Tylko tu się nie podkręca się. O, widziałeś, jest strzałka w górę. W górę lecimy. No i nie możecie mnie zarzucić, że jestem boostowany, bo nikt k***a nie potrafi na świecie grać tak zajebiście Serafinką na bocie. Tylko k***a Ksajek. Support? No bo ja gram bota, bot support. Patrz, to wszystkie są gry bot support, nie? Zobacz. Odtąd zobaczmy, bot support, patrz. Bot support, powiedzmy odtąd. Support, support, top. Bot faktycznie, support, mid, support, support, AD carry faktycznie, dżungla, AD carry faktycznie, support, AD carry, czyli ile razy? Trzy razy zagrałem, grając bot support, zagrałem faktycznie bota. Strasznie ciężko dostać bota, nie wiem czemu tyle ludzi chce grać te role, znaczy ja już wiem, bo mi się wydaje, że największe noby grają na AD carry i najłatwiej jest zdiffować tam człowieka. No bo wiesz, ja sobie, chłop tu sobie farmi 3 itemki, nie? Mówi, okej, muszę się idealnie ustawić w tym teamfightie, nie dostać tego skillshota, bo umrę i cała moja drużyna przegra. Ja sobie biorę Serafinkę, wciskam W, dwa razy shielduję, k***a, i robię tyle value, co mam przez cały teamfight. To jest właśnie, k***a, to są te detale. Ważę jak syn dużo, nie? Ale jak ja dzisiaj w Burger Kingu zostawiłem 190 zł, no nie powiem, no, od***ało mi. lubię się napierdolić, nie? No to jest ciekawe, bo lubię się też nie napierdolić. A częściej jednak wybieram tę pierwszą opcję. 100, to z dostawą 194, no. Double cheeseburger z jeszcze podwójną wołowiną, z potrójną, przepraszam. Takie coś razy dwa. Double king z whisky. Bacon and cheese chicken royale z dodatkowym royal chickenem. Crisp persy. I spicy nuggets 9 sztuk. Do tego sok jabłkowy i sok pomarańczowy po 0,3 litra. Pochuję w Burger Kingu, no bo jak prześledzisz moją historię zamówień na tym, na Uber Eatsie, no to już w ostatnim miesiącu jadłem z 20 razy w Macu, z 10 razy w KFC, stwierdziłem, że potrzebuję czegoś nowego od życia, żeby nie mieć depresji, wiesz co, chodzi, spróbować nowych możliwości. Czy dobre? Miękki jest strasznie Burger King. No się wszystko tak, jak gryziesz, to wszystko tak schodzi w jedną kulę. To dobrze? No łatwo jest wpierdolić, nie? Bo nie ma żadnej tekstury. A, w ogóle mam dla was influencerską ciekawostkę, nie? To jest nawet dla mnie ciekawostka, bo rzadko kiedy ktokolwiek, gdziekolwiek mnie zaprasza, jako że jestem, wiecie, ludzkim wynaturzeniem, mutantem i nie warto ze mną utrzymywać bliższych relacji, bo i tak wbije ci nóż w plecy pod sam koniec, a ten od początku jest niedaleko. No, w każdym razie ten, bo mi się akurat wyświetliło tutaj, zobaczcie, tutaj mi się wyświetliło. Nie wiem, czy wiecie, ale Rezi zaprosił mnie do edycji drugiej sabotażysty, ale no nie miałem wtedy czasu, musiałem zrezygnować. Także my kumple z Rezim jesteśmy. Dobra, powiem wam ciekawostkę o Bogdanie, widzowie. Tylko obawiam się, że jest to zakończenie historii. No, niestety. Mianowicie, aha, ale jest jeszcze jedna ciekawostka. Zanim koniec historii,
To jeszcze jest jedna ważna rzecz. Mianowicie, po otrzymaniu nagrody w niedzielę 1000 zł i w sobotę 200 zł od Bagiety, Bogdan po 50 zł przyszedł, uwaga, już we wtorek. Ja pierdolę. Także nie wiem, co tam za balet odszedł. Ale musiał być grubo. W każdym razie, jakiś tydzień później, czy coś takiego, czy kilka dni później, nie wiem, zgubiłem poczucie czasu, odkąd jestem pierwszym challengerem w Lidze Legend. Najlepszym Polakiem w teamie, w lidze. Słuchajcie, kilka dni później zerwałem się z łóżka o 12. Obudził mnie dzwonek. Mówię, what? What? Podbiegam do drzwi. A nie podbiegłem. Raczej potruchtałem. Zerknąłem przez wizjer. Widzę Bogdan, ale widzę też, że ktoś odchodzi. Otwieram drzwi, a ten ktoś wraca. Spotkałem 15 maja Bogdana koło 23 pod sapką kebabem. Pan Mega spytał, czy kupię mu piwo. Powiedziałem, że nie mam drobnych, to wyciągnął 400 zł z kieszeni. Pytał o ciebie, jakbyśmy kumplami byli. To jeszcze zaraz o tym. W każdym razie, z Bogdanem przyszedł gość. Dla mnie niespodziewany na ten moment. Co się okazało? Nie dokładnie wiem, jaka jest zależność między tą dwójką. W każdym razie zakładam, że niemożliwe, że wnuczka, może córka. W każdym razie ona gadała ze mną. Powiedziała, że przeprasza, że ona ma problemy. Wydaje mi się, że ona powiedziała, że z dziadkiem, ale musiałbym sobie to przesłuchać jeszcze raz. Że tylko niemożliwe, że tam była taka różnica wieku, no bo to była już dojrzała kobieta. No, w każdym razie powiedziała, że widziała nagranie w internecie, że to wszystko to jest ściema, że nie ma żadnej szefowej, żadne 10 koła, żadne wyjazdy, że Bogdan pożycza pieniądze na każdym obiekcie, ludzie mają pretensje, musi go przenosić, kurwa, już piąty raz chyba, że to mitoman. No i wtedy Bogdan zapytał, czy jestem mu coś, czy jest mi coś winien po walce. Ja mówię, że nie. I on mówi do niej, no i widzisz, mówiłem ci, że jestem czyściutki. Także tak się skończyła ta interakcja. W każdym razie... w każdym razie... Faktycznie na Instagramie już dostałem kilka DM-ów z tym Bogdanem i tak dalej, że spotkali Bogdana. I tak dalej, i tak dalej. Bogdan zresztą sam mi opowiadał, że ludzie chcieli mu stawiać piwo na mieście. Jak tam był ostatni raz. I aha, jak byliśmy w tym studio, w którym była bita śmietanka w ogóle, to dwie osoby powiedziały, że one rozpoznają tego gościa z podobnych numerów. Więc wychodzi na to, że Bogdan to jest znana postać w żulerskiej Warszawie. Ale myślę, że tak czy siak to jest jeszcze... Nie ten. Nie koniec przygody. Myślę, że Bogdan jeszcze nie raz zawita do moich drzwi. I 15. Wyzywam cię na pojedynek na śmietance czy po moich urodzinach. Dobra. No trzy już była, Paweł. Być może chodziło ci o czwartą. I to jasne, że tak. Nie, ale i tak jeszcze chwilka musi minąć, bo na screen... O! Oj, no tak, widzowie, no tak. Se challengerka, ale czy ktoś szczerze myślał, że mogło być inaczej? Szczerze wątpię, nie? Dobra, przeklikam, to nie ma co się podniecać, to żadne jest osiągnięcie dla takiej legendy jak ja.